się, co? Jakby zasiadził, to nic nie wymyśla. Jak będziesz chodził, to też nic nie wymyślisz. Ciekawe, skąd wiesz? Tak jakoś. Ty mnie w ogóle nie znasz, wiesz? Ja ciebie nie znam. To kto ma ciebie znać, co? Znasz mnie, tak? To powiedz, o czym ją w tej chwili myśla? O niczym. Skąd wiesz? Tak jakoś. No dobrze, w porządku, może w tym momencie akurat o niczym żech myślą, no. Ale tak ogólnie to był poważny problem do rozpracowania. Skąd wziąć pieniądze? Właśnie, ty, skąd wiesz? Tak jakoś. O, widzisz, u ciebie zawsze idą wszystko tak jakoś. A to jest problem, jak ja mu wyżyć z mojej renty. A ciebie się oczywiście w czasów zachciało. W Brynnej wielkopani mi się znudła. Co ty myślisz, że ja jest twój braciszek Ernest? Co to pieniędzmi cieplnie na prawo i lewo? Tak, hachol, hachor pieroński jedyn? Pracuje to mu. O, pracuje, pracuje. Kombinuje jak koń pod górę. Idź otwórz, to jest na pewno Zbyszek. Tak, Zbyszek, Zbyszek. Jasne, Bercik otwór, Bercik otwór. Bo Bercik to jest bielna odźwierny, nie? A szwagrowi to byś nie kozała, takim bydlokowi łotwierak, wiesz? Witam, Ernest, witam cię, szwagrze mój. No, szwagier w dom, Bóg w dom, witam cię serdecznie. Cześć, Bercik. No, cześć. Nie masz pojęcia, o kim ja właśnie myślę, zgodni. Umiem. O pieniądzach. Znaczy, no, o tobie, no. No, wlazuj, proszę bardzo. Co to może za trumna? Umarł ci w to. No dobra, jedź. Widzisz, Bercik, to się dobrze składa, bo są pieniądze do zarobienia. Że co? Że ja mógłby zarobić? Tak, ty. Ernest, co się ciebie stało? Mam zaraz, czekaj, co się stało, co się stało? Co może być złego w tym, że jeden biznesmen przychodzi do drugiego biznesmena w interesach? Co może być złego? Nic się nie stało. Tu nie trzeba myśleć, co się stało i no trzeba po flaszka iść, żeby opić nowy biznes. A najlepiej, jak ja pójdę, to będzie szybciej i pewniej. Ernest, co ty kombinujesz, co? Mówią, mol, zaraz, co ty kombinujesz i co kombinujesz? I oni zawsze powtarzał, Ernest ma pieniądze, dlatego, że ciężko pracuje. A ona co? Że ty kombinujesz. Co żeś słyszał? Co żeś słyszał? Ty wiesz co, ty już lepiej idź po ta flaszka. Idę, właśnie idę. Chodź tu, braciszku kochany. Co? Powiedz mi, no co ty naprawdę kombinujesz? No, kodejtuj, no. Ja? Mhm. Ale w jakim sensie? Od kiedy tyś jest taki chętny, żeby mój chłop zaczął zarabiać pieniądze, Bercik? Ja, nikt inny. Jejku, porządny chłop, niech się zarobi, nie? Właśnie, dobrze go. Ty, a ty nie podsłuchuj, bo ci zaraz uszy wyrosną jak rabarbery. Żebyś ty mnie tak słuchał, jak do ciebie go dup. Bercik, wycieplij śmieci. Dobra. No, Ernest? No więc chodzi tylko o to, żeby Bercik przechował ta walizka przez tydzień za 500 zł. Zgadzam się. A co jest w tej walizce? O, nic takiego. Ernest, poczekaj. A jak tam są jakieś zwłoki? Jakie zwłoki, Bercik? No, już jowos biznesmenów znów. Już jowos dobrze znów. Wyście do pieniędzy są w stanie zrobić wszystko. Rozumiesz? Ale jak ty myślisz, Ernest, że jo, porządny górnik przodowy, że jo się zgadza... Bercik, żadne zwłoki. A co? Narkotyki. Ty uważaj, to jest mój brat. Ale to jest biznesmen, a ja znam, jaką moralność mają biznesmeny. Rozumiesz? Ale jak ty, Ernest, jak ty myślisz, że jo, porządny górnik przodowy, że jo się zgodza za 500 zł, za 500 zł, ty daj 1000 zł, niech tam będzie, co chce. Dobra, żadne zwłoki, żadne narkotyki, same dokumenty. Ernest, coś ty jest, szpieg przemysłowy? Nie zupełnie. A, czyli jednak tak. Godą ci nie. Ale powiedziałeś niezupełnie, to coś znaczy. Przestań może tak za słówka, ja? Milcz, babo durno, bo ty się nie znasz. Szpiegostwo przemysłowe to jest męska sprawa. Nie, Ernest, jak ja kiedyś czytał Ludluma... Tyś czytał Ludluma? No, ale mógłżech czytać. Mógłżech? No to jak mógłżech kiedyś czytać Ludluma. I tam była taka sytuacja... Proszę was, przestańcie się wadzić. Chodzi o to, że otwieram nowy interes, knajpa, tu na Korfantego.
I chcę, żebyś mi przechował te dokumenty przez tydzień, no. Jest taki jeden facet. Konkurencja. Ja się boję, że on jest z mafii, rozumiecie? Tak. Nie. No on chyba tutaj walizki szukał nie będzie, nie? No chyba nie. No. A mi się tu coś nie podoba. A, no może ją. Zazi się nie podoba. A co ci się nie podoba w tym, że jeden biznesmen przychodzi do drugiego biznesmena i dowo mu zarobić pieniądze? Co ci się tu nie podoba? 500 zł po drudze nie chodzi, rozumiesz? Marszawiał! Cześć, Byszek. Cześć, Byszek. A co to? Remont tak szybko skończyli? Ja, chłopie, bo to może nasze słynne śląskie tempo w budownictwie. No, zwłaszcza tu. To jest na razie dziura budżetowa, ale w przyszłej pięciolatce to mają zrobić. Aha. Idę na piwo. No dobra, ale... Nie ma żadne ale. Ja jest bogaty. Tak? No. A co się stało? Kupa szmaluszek zarobił, teraz to idziemy opić. No dobra, zostawię tylko walizkę i możemy iść. Nic nie musisz zostawiać. Od tego masz kolegi, żeby ci walizkę zaniósł. Dowej ją. Nie, no to jest spokój. Dowej. Co ty tam nosisz, ty? Nic, moje rzeczy osobiste. Tak? To masz ciężkie rzeczy osobiste. No, no. No i co? No ale chodź. Słuchaj. No idziemy, nie ma co tam, ale powiedz mi, kupę szmalu, że zarobił gdzie? No zarobił, jak kupa szmalu, po drodze ci powiem, bo to jest dłuższą historię, rozumiesz? Tak? Tak. Ty, Bercik, ale co to za kasa? Nieważne co za kasa, ważne, że ją byda bogaty, rozumiesz? No i droższe gorzoła, no i droższe krupnioki, no i droższe kobiety. Ja byda taki bogaty, że się taksówką byda jeździł do szynku. Co? Taksówką do szynku? Przecież to zaraz za rogiem, co ty? A, bo wy ludzie bez kasy, wy nie macie żadnego polotu. Kto mi zabroni jeździć taksówką do szynku, jak ja byda miał tyle szmalu? Tym bardziej, że to za rogiem, to nie będzie drogie. Tak? A dużo tej kasy zarobisz? Uważaj. 500 zł. No co? Mało? Szczerze? Mało. A, bo to na początek, no, 500 zł. Wyda pilnową walizkę za 500, a potem z czasem, kto wie, może i za 600. Witam. Cześć, Gerard. Witam. Cześć. Słysza, rozmowa o finansach. To się bardzo dobrze składa, bo ją właśnie w sprawie biznesowej. Wiesz co, Gerard? Daruj sobie. My już z tobą nie chcemy robić biznesu, wiesz? Wszystko ino nie biznes, wiesz? O, ale to jest całkiem inna sprawa. Jo teraz robię w mediach. W czym? W mediach. No, prąd i gaz podłącza, tak? Nie! W mas mediach. To masa do prądu podłączasz. Co to? W Krupniok Entertainment Group? Ja. Co to jest? Nie słyszeliście? Pierwszą śląską platforma medialną. Co, ten Krupniok Entertainment? Ja. A pomyślcie ino, jako może być bardziej tradycyjno śląsko nazwa. Krupniok Entertainment to jest pierwsza śląską platforma medialną o czysto śląskim kapitale. Panowie, ja szukam kandydatów na uczestników reality show pod tytułem Hannes Brader. No to szukaj. Wiesz co? Idziemy się napić. Tyś już się napił, prawda? Nie! Jor! Co ty sam nosisz, ty? Jo jest całkiem trzeźwy. Nasza platforma robi reality show. Wiecie, Hannes Brader, ale no taki śląski, taki rodzinny, no. Bercik, a może byś się zgłosił? A, jo, w dekiel ci pizło. W życiu. W życiu. Ale będziesz sławny. Sławny? Zamontujemy ci kamery w doma. Wszędzie. W haźlu, w izbie, w jadalni, w sypialni, w kuchni, w łazience, pod prysznicy, pod wanną, na befeju, pod befeju. Wszędzie. 24 godziny na dobę, transmisja na żywo. W naszej kablówce. Wiesz, jaki będziesz sławny? Fandzolisz. A tam fandzolisz. A te z Big Brothera to może nie są sławne, nie? Ja, no niby racja. Też no. Są sławne, ale co? Nie. Do zwycięzcy jest nagroda. Wiela. 500 zł. Jarunie, 500 zł to już razem będę miał 1000.
Ale mi dzisiaj idzie. Ty, co trzeba zrobić, żeby wygrać? No, właściwie nic. No musisz być taki, wiesz, swojski Carlos, żeby cię nie ominowali. A jak będziesz taki, wiesz, fajny, miły, sympatyczny, uprzejmy, uczynny, no to zostawasz i wygrywasz, bierzesz kasa i już. No czekaj, to ja normalnie po prostu muszę być sobą, taki naturalny. Ale Bercik, zdaj sobie spokój. No kto to widział, żeby porządny górnik przodowy dawał się filmować pod prysznicem na golasa? No ale... No właśnie, kto to widział? No, ale kobiety, Bercik. No piękne kobiety to będą piszczały na twój widok. Kobiety? Godosz, będą piszły... Gerard, ty mnie znosz. Ty wiesz, że ja mam ino andzia i mnie żadne obce kobiety nie interesują. A. Jak ja widzę kobieta, jak ja widzę kobieta... Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Słucham. Czy pani mnie poznowo? Nie. Nie? Ja jestem ten słynny Hubert Dworniok z reality show Hannes Brother. Z czego? Powiem szczerze, gulczas i picia to są do mnie ślimoki. No co, czy pani zostanie moją lipstą? Ty chamie! Przepraszam, ale... dlaczego mnie? Dlaczego... No i co? Co? Coś powiedział, że wszystkie kobiety będą moje, te ślimoku. Jezus! Zaraz, Bercik! Bercik, ale najprzód trzeba wystąpić w tym programie, a dopiero potem sława. Do widzenia. Do widzenia, ale... ty Sława, ty widziałeś? On miał rację, bo no trzeba wystąpić. Gerard, czekaj! Gerard, czekaj! Podpisuję! Gerard! Bercik, zwariowałeś? Stój! Stój! To jest oszust, daj sobie spokój. Zbyszek, sława to jest piękna rzecz i no trzeba wiedzieć, jak się z nią obchodzić. Gerard! Gerard, czekaj! Podpisuję! Bercik! No to, panie Hubercie, została jeszcze tylko kuchnia. To montujcie, montujcie. Bercik, ale jak to tak bez zgody Andzi? W to by się tam baba o zgoda pytał. Tak? A jak przyjdzie, to co jej wtedy powiesz? Powie mi, że występuje w Hannes Brother i albo jej się będzie podobać, to zostanie, a nie, to niech się wyprowadzi. I brawo, Bercik! Teraz widać, że jest prawdziwy ho! Nic dziwnego, że to ciebie wybrali do Hannes Brother. No wiadomo. Zaraz, jak to wybrali? Kto go wybrał? Dzień dobry. Dzień dobry. Gerard? Dzień dobry. Co się tu dzieje? To my już pójdziemy. Stop! Co się tu dzieje? To znaczy my już pójdziemy właśnie. Stop! To wy wychodzicie, a wy zostawicie. Bercik, zaczynamy o 12 w nocy dzisiaj. No to pa. Ja bym chciała wiedzieć, co to tu oznaczyć w moim mieszkaniu. Co to jest? To? Jeroniec! Co to jest właśnie, Zbyszek, właśnie? Co to jest? No dobra, no dobra, Bercik. Dobra. Andzia, to jest właśnie kamera. Kamera, to widać, że nie jest ślepo. Kamera, po co? No, po co? No, kamera. Ona jest tu, tam, wszędzie. Wszędzie! No właśnie, wszędzie. Bercik, no co z tobą? Miałeś być twardy, to był najlepszy moment. Nie ma to tamto. No dobra, jak przyjdzie, to i powiem całą prawdę. Proszę mi wytłumaczyć, co to wszystko ma znaczyć. No to właśnie ci chciałem wytłumaczyć, że to, co to... Alarm, że w domu założył. Alarm? Po co? No, Andzia, rozumiesz? Alarm, że założył. Andźko, my są teraz w sumie dość bogate ludzie. Warszawiołka goszczymy. Biznesmeny walizki u nas zostawiają. No to jak to tak, bez alarmu, bez kamer? I to nas będzie pilnowało, nas wszystkich. Będzie się czuła bezpieczna jak moja pierwsza syrenka. Może to nie jest taki głupi pomysł? I wszędzie to mamy! Wszędzie, w całym mieście. Da się to obejrzeć. Lecie, chyba uwierzyła. Siadaj. Ciśnienie mi dźwigło. Tak mi się dowie, o. Dobry pomysł, siadaj. No. Ale miał stres. Zbyszek. Co? Patrz, za chwilę północ. No to co? A, jasne. Transmisja. No, to ja się idę kupać. No szybko, żeby zdążył. Przed czym? No chyba nie będziesz się kąpał przed kamerami, nie? Jo? A w życiu? Kto to widział, żeby porządny górnik się kąpał przed kamerami? No, chociaż. Co? No, a te dziąchy? Jakie? No jak one mają być moimi fankami, kiedy ja się przed nimi nie wyciorą, co?
Wiecie, to nie o to chodzi. Faceci występujący w reality show nie dlatego mają fanki, że się kąpią na golasa. Ino czemu? Tylko dlatego, że mają osobowość i w ogóle, rozumiesz? No to ja się idę kąpać jednak. Ale jak? Normalnie, galotami zasłania kamera, mnie nic nie będzie widać. Ja jest porządny człowiek, a nie jakiś tam stripteaser za 500 zł, wiesz? Dobranoc, będzie dobranoc, tak, tak. Idziemy. Bercik, otwieraj, o cię proszę. Jeszcze tam siedzi? Całą godzinę się kąpi, nie chce mnie wpuścić do środka. A może mu się coś stało, co? Nie słyszę, że śpiewał. Jak śpiewał, to znaczy, że żyje. No śpiewa, no to chyba biedny. Chyba jutro umyję, wiesz, my się tak chce spać, Zbyszek. Tak? Dobranoc. Idźcie wyspać, idźcie, idź, tak, 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 tak. Dobranoc. Będzie kotwórz, to ja. Czego? Czego sobie życzysz, mój warszawski kolego? Będzie, co ty wydajesz? Tańczysz przed kamerą, czy nie? Dekel ci pizło. Czyżbyś się gorzej poczuł, mój przyjacielu z Warszawy? Ania przez ciebie nie mogła się wykąpać. To co mu pozwolić, żeby cały Śląsk oglądał moja baba po nagu i oto robię ino do niej? I przez cały tydzień nie pozwolisz jej się kąpać, tak? Nie wiem, coś wymyślę. A ty mnie tak nie stresuj, bo jak się znerwuję, a to po tym, że jest źle wychowany. No i co? No, i dostana nominacja. No a poza tym to nie ma o czym gadać. Nie uciekaj spać. Ale ja też się chcę wykąpać. Ale nie ma mowy. Nie ma mowy. Ja nie pozwolę, żeby cały Śląsk oglądał warszawskiego. Co? Kolegę mojego. A poza tym jeszcze, że nie skończył, uciekaj. Na razie. Cześć, Zbyszek. Siemano, pozdrawiam. Nie wiesz, Andrzej wstała? Chyba nie, a co? Cześć, obcy. Cześć, Andrzej. Ty! Aleś ty się wczoraj kumpo, wiesz co? Witam cię, żono moja Anno. Jak ci się spało, żono moja Anno? Ty co, ty przechodzisz mutacja? Żono moja Anno, czy nie chciałabyś spożyć posiłku porannego, zwanego przez niektórych śniadaniem, a potem udać się na spacer w dowolnie wybranym kierunku Katowic? Ty, zaś trenuję zajebanie? O, chyba ją nominują. Żono moja Anno, w związku z tym, że nie chcesz się udać na spacer, w związku z tym ja się udaję do miejsca, w którym mogę skorzystać z wody z mydłem. Adieu. Ty się zaś idziesz kąpać! Stój, powiedz mi, że się są. A może zaczekajmy jeszcze chwilkę, co? Ja już nie będę czekała. Ja czekam od samego rana, a już jest południe. Ty, Zbyszek, co on zaś tam kombinuje? Nie wiem, no skąd ja mogę wiedzieć, ja? Wy się jeszcze na igrocie będziesz widzieć. Kto? Ja? A niby za co? Ja nie wiem, co ty, ale mi się to wszystko nie podoba. No dobrze, Andzia, to ja już ci powiem. Andzia, Bercik chce cię ochronić przed podglądaczami. Przed kim? No, Bercik uważa, że te kamery... Znaczy, te od alarmu, że przez nie ktoś może patrzeć. Kamery od alarmu. No tak. Bercik uważa, że to byłoby nieprzyzwoicie, gdyby ktoś ciebie widział, jak się kąpiesz w wannie albo jego. Dlatego zawiesił na kamerze galoty. A mówiąc językiem prostym, to byłoby dobrze, żebyś ty też zawiesiła. Galoty? No tak sobie myślę, nie ma to tamto. I byli kułani pod okienko. Chcielibyście, co? Uwaga, uwaga, uwaga. Ha!
właśnie mnie wystraszyła. Leci, jesteś taki porządny górnik, co? A co, ty nigdy nie śpiewasz pod prysznicem, co? Co będę z wami dyskutował? Jak było? Nie mogę, normalnie nie mogę. I oto muszę sprawdzić. Co? Czy Jurzek jest sławny? Ale jak ty to sprawdzisz? Wiem, Ida. Gdzie? No, na druga Ida, do szynku. I oni po to siedział i się moczył 6 godzin w wannie, żeby mnie teraz żony nie znów. Ida na druga. I jak zaraz fanki mnie nie zaatakują, no i ja nie wiem, co ja ze sobą zrobię. Ty, to on naprawdę myślał, że on występuje w reality show? Na co, a nie? Właśnie chodzi o to, że występuje. Bo Gerard, ten drugi, co zamontował te kamery, wiesz? To oni pracują dla Ernesta. Zaraz, zaraz. Dla twojego brata? Ja. Wczoraj mnie zadzwonił i to powiedział. On zamontował te kamery, żeby je przetestować, bo chce się założyć telewizja przemysłową u siebie w hurtowni, wiesz? Jak to? No tak to, że po prostu, żeby pilnował jego walizki. To znaczy, w sumie nie te kamery, tylko jego współpracownik. Rozumiesz, o co chodzi? Nadia, i ty nic nie powiedziałaś? A z jakiej racji miałaś coś powiedzieć? Za to, że mnie tak traktuje? Za to, że tak traktuje mojego brata? W życiu nie. Więc to wszystko dla pilnowania walizki i nikt go nie oglądał? Żaden go nie oglądał. Żaden. To nie ci z tego 1000 złotych. A dlaczego? 500 złotych dostanie za pilnowanie walizki, nie? I 500 dostanie za testowanie tych kamer. W sumie 1000. Mój brat jest uczciwy i uczciwie płaci, wiesz? Będzie, Bercik się zdecydowany, zobacz. Sobie to opłaci. Tragedią. Żaden mnie nie zna. Co ci się stało, kochanie? Próbowałem rozdawać autografy na drodze. Jednak brali od ciebie, co? Nie chcieli, to że próbował dawać na siłę i padł, mnie poszarpał. Oj, Bercik, nie przejmuj się. Najważniejsze, że zarobić tego tysiaka, nie ma to tamtego. A co mi po 1000 złotych? Kaj moja sława, kaj moje fanki? Fanek ci się zachciało. Ty idź no otworzyć drzwi, osię tu z nim pogodą w 4 oczy. Siadaj. Mógłbyś mi bliższego powiedzieć o tych swoich fankach, co? No, kiedy właśnie w tym problem, że nic, kompletnie, nie ma fanek, nie ma problemu. Bercik, fanka do ciebie. Jaroni, fanka do mnie? Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że był pan wspaniały. Był pan, ech ty byku słodki, ech ty w kąpieli. Mogę prosić o autograf? A najlepiej tu, na udzie. Jezu. Ech ty, byku.